tym miejscu stał dwór, w którym znajdowali schronienie i odpoczynek kurierzy i emisariusze rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Hello! Dzisiaj zabieram Was na spacer po miejscowości Przysłup. Przysłup leży w sercu polskich Bieszczadów Wysokich. Na stałe zamieszkuje go około 100 osób, ale w sezonie letnim odwiedzają go dziesiątki tysięcy turystów. Wioska ta jest idealną bazą wypadową w góry lub do innych miejscowości, takich jak Cisna, Wetlina czy Ustrzyki Górne. Najbardziej popularnym celem w Przysłupiu jest Góra Jasłu. Według tej tablicy Przysłup został założony w XVI wieku przez ród Balów. To ci sami ludzie, którzy założyli Baligród. To jest kontener antyniedźwiedziowy. Tam jest taka wajcha, zapadka, nie wiem jak to nazwać. Sama klapa też trochę waży. No i niedźwiedź sobie z tym nie poradzi. Ni hu hu! Takie skrzynki pocztowe to w Bieszczadach bardzo częsty widok. Listonosze nie muszą biegać po pagórkach, tylko zostawiają serię listów i jadą dalej. Już sobie wyobrażam smutnego pana z Krakowa, który czepia się, bo u niego to się mówi borówki, a nie jagody. A ja bez czepiania się powiem czernica. Jeszcze 2 lata temu do Przysłupa dojeżdżała bieszczadzka kolejka wąskotorowa. Ale niestety już nie dojeżdża. Mamy 10 dzień sierpnia, a pierwsze drzewa w Bieszczadach zaczynają być żółtawe. Nie jest to nic nadzwyczajnego, bo w Bieszczadach wiosna przychodzi później, a jesień wcześniej. Mamy tu też taki ewenement w postaci siłowni i placu zabaw, z których nie można korzystać. I to serduszko. Tak wieje, że jest mi autentycznie zimno. Żółty szlak na Górę Jasło. To tu nagrywałem pierwszy film. Thank you.
tak wygląda miejscowość Przysłup. Kiedyś słyszałem, że słowo Przysłup w języku łemkowskim oznacza przełęcz. Nie mam stuprocentowej pewności, czy jest to prawda, ale mogłoby się to zgadzać, ponieważ miejscowość rzeczywiście leży na przełęczy. Rozpadało się. Tak więc, dzięki za oglądanie do końca i tymczasem...